Jurek Wiklęt w ogóle jest fotografikiem od ponad 60 lat. W tym roku obchodzi 60-lecie swojej twórczości fotograficznej. A tak naprawdę do towarzystwa należy od początku, zresztą był jego wieloletnim prezesem, także to też trzeba zaznaczyć. No i w 1957 roku zrobił swoje pierwsze zdjęcie, które wygrało konkurs fotograficzny, zdjęcie Szczytu Śnieżki. W 1968 roku, o ile dobrze pamiętam, dostał tytuł artysty fotografika AFIAP, to jest tytuł międzynarodowy, a w 1978 dostał się do Związku Polskich Artystów Fotografików. Także wiele licznych nagród na konkursach, fotofestiwalach. Fotografuje, tak jak już mówiłem, 60 lat, w tym roku obchodzi 60-lecie pracy twórczej. No i nadal jest czynny, co widać po tej wystawie. Także twórczy, czynny, zawodowo, aktywny. Bardzo się z tego cieszę. Mam wielką przyjemność powitać wszystkich tu obecnych na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Jerzemu Wiklędowi. Witam bardzo serdecznie pana prezydenta miasta, pana Marcina Zawiłę. Witam pana Mirosława Garbowskiego, prezesa spółdzielni mieszkaniowej. Witam pana zastępcę prezydenta, pana Piotra Paczuskiego. Witam pana Zenona Harasyma, przedstawiciela Okręgu Wrocławskiego Związku Polskich Artystów Fotografików we Wrocławiu. Witam wiceprezesa JTF-u, pana doktora Marka Rawskiego. Muszę siebie przywitać, bo jestem zastępcą prezesa. Jest Wojtek. Jest prezes, nie muszę siebie witać. Wojciech Miatkowski, prezes Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii. Pamiętam go jako spokojnego, sympatycznego, życzliwego, uśmiechniętego człowieka. Pamiętam jako artystę, który poświęcił mi bardzo dużo czasu, dlatego że kiedy ja się uczyłam fotografii, to miałam dwóch nauczycieli. Andrzej Pytliński na Wszechnicy Fotograficznej uczył jakby spraw technicznych, natomiast Jurek Wiklęt uczył estetyki, uczył widzenia takiego fotograficznego. I Jurek był tą osobą, która wprowadzała mnie i wielu innych
tajniki kompozycji, widzenia fotograficznego, widzenia światła, który potrafił pięknie mówić o fotografii, który potrafił pięknie mówić o architekturze, który miał wielki sentyment do ludzi, wielką życzliwość ludzi, bo on właściwie zajmował się wieloma rodzajami fotografii. Był fotografem na pewno krajobrazu, potrafił widzieć działalność człowieka w krajobrazie i tę niszczycielską, i tę dobrą działalność. Był bardzo bystrym obserwatorem. Widział także piękno architektury z wrocławskich dachów. Układał jakby takie kadry, które były jakby wzięte z mistrzów geometrii. Bardzo ładne wizualne obrazy. Był też człowiekiem, który zajmował się reportażem z rozmaitych pochodów, rozmaitych uroczystości. Potrafił wyłapać zabawne scenki, które były bardzo życzliwe ludziom, bardzo zabawne. Był takim obserwatorem, który nie krytykował, który pokazywał takie dobre, sympatyczne cechy ludzi. Nie obśmiewał ludzi. Miał w sobie bardzo, bardzo duże pokłady właśnie dobra. Był też człowiekiem, który miał swoje bardzo zdecydowane zdanie na każdy temat, ale tego zdania nikomu nie narzucał. Pozwalał widzowi swojej fotografii odczytać to, co chce. Ja pamiętam jego kilka bardzo pięknych wystaw fotograficznych, które miały w sobie taką szlachetność obrazu, a z drugiej strony właśnie taką życzliwość i sympatię do ludzi. Więc dla mnie to jest wielka postać, zarówno jako artysty, ale też jako człowieka, jako kogoś, kto miał wielki talent i dar dokumentowania czasu, dokumentowania zdjęć, dokumentowania zdarzeń. To jest ktoś, po kim zostało dużo archiwum, zostało dużo fotografii i tylko moim marzeniem byłoby, żebyśmy zrobili z tego jak najlepszy użytek. Jeszcze kiedy byłam w BWA, my razem ze Stowarzyszeniem Strefa Fotografii zakupiliśmy do kolekcji BWA wybór zdjęć Jerzego Wiklenda i te zdjęcia są. Wiem, że Księżnica Karkonoska ma stare zdjęcia Jeleniej Góry, właśnie te piękne zdjęcia miejsc, których już nie ma, które tylko zostały na fotografii. Zdaje mi się, że Archiwum Państwowe w Jeleniej Górze też ma kilka zdjęć. Nie wiem jak muzeum, w każdym bądź razie jest sporo fotografii w Jeleniej Górze. Dobrze byłoby, żeby ona się jakoś co jakiś czas objawiała publiczności, żebyśmy pamiętali, że mieliśmy takiego artystę. Myślę, że ta tablica jest świetnym przyczynkiem do tego, żebyśmy go jak najdłużej w swojej pamięci zachowali. Znam Jurka Wiklenda głównie z fotografii, z jego wspaniałych dokonań fotograficznych. Natomiast jako człowieka niestety nie znałem go zbyt dobrze. Mijaliśmy się, prawdę mówiąc, gdzieś tam na wernisażach, kiedy pan Jerzy był już w starszym wieku. Nie zawsze też w pełni sił, ale o jego twórczości dowiedziałem się sporo i był bardzo znaczącą postacią w naszym środowisku fotograficznym. No cóż, to był wspaniały człowiek, inaczej bym się nie zaprzyjaźniał. Znaczy, sama rzecz, że byliśmy kolegami, to później się to po prostu te więzy przekształciły w przyjaźń. Bo to był człowiek naprawdę tak bardzo sympatyczny, zgodny. Oczywiście to, co było już powiedziane, że tak troszkę małomówny. On nie lubił rozgłosu koło siebie, ale w kontaktach osobistych to się rozwijał i wtedy można było o wszystkim porozmawiać. Także mam wiele różnych wspomnień z nim związanych, które sobie bardzo cenię, bo to był człowiek artysta dosłownie z górnej półki. Zarówno jako artysta, ale też i jako człowiek. On to potrafił jedno z drugim połączyć. I to było w jego przypadku bardzo piękne, prawda? Dlatego on przyciągnął tym swoim imidżem, prawda? Że potrafił być artystą, a jednocześnie skromnym i nie traktował kogoś innego, co może nie był artystą, albo nie ma jakichś takich wielkich dokonań jak on, kimś no, mniejszym od niego. Nie, to były takie partnerskie układy i to przyciągało i pociągało, żeby kontynuować dalej w tym stylu tą znajomość. Dobra, papa, co do fotografii? No on miał takie
każdy artysta jest indywidualnością i nie można jego porównać z drugim, a drugiego z trzecim. On wniósł to, że taki jaki miał charakter, tak te zdjęcia jego wyglądały. Czyli to szło w parze. Mi się bardzo podobało to, przez zdjęcie on dawał jakiś przekaz. I ten przekaz bardzo mi pasował w moim odbiorze, prawda? Ja mam swój inny styl robienia zdjęć, ale to, co on robił, to mi bardzo przypadało do gustu i zawsze na jego wystawie, czy na innych, przy innych okazjach, czy prywatnym widzeniu się zawsze prosiłem, żeby mi dał do wglądu, pomimo że niektóre widziałem nawet na wystawach, ale to, co na wystawie, to jest mały wgląd, a to, co jest prywatnym archiwum, to jest bardzo dużo, prawda? Także zawsze przeżywałem miłe chwile tej kontemplacji i smakowania tych jego zdjęć. Bo on miał bardzo przemyślane kadry. On nic nie robił tak z przypadku. Także to był naprawdę artysta godny teraz wspomnienia i uwieczniania. Jaki był Jurek? Jurek był człowiekiem wspaniałym wobec tego. Jaki był, jest na tablicy napisane. Był bardzo skromny, był bardzo o dużym talencie, który on twierdził, że to Bóg mu dał taki talent i jego zadaniem życiowym jest fotografowanie. Był architektem, robił projekty, mógł zarabiać, mógł stawiać swoje samochody i wille jako architekt zarabiać. Nie, on poszedł drogą prosto zdjęcia. Zdjęcia bardzo konkretnego, bo on był spod znaku ryby i w związku z tym był bardzo małomówny i mówił trafnie, jak już powiedział, w sedno sprawy. Jego słowo, jego zdjęcia były takie same. Mało było na zdjęciach. Mówił zawsze, żeby widzieć to, czego się nie chce, bo chce się tylko powiedzieć jednym słowem. To prawdę, sedno prawdy, a nie rozpowiadać bajeczki naokoło. I dlatego jego zdjęcia są klasyką fotografii. Tu jest jego zdjęcie, jedno pierwsze. I takim zdjęciem Śnieżki zakończył życie. Swoje 60, parę, on 87 lat żył, prawie 90 żył. I wszystkie lata fotografował. Jego pierwsze zdjęcie, które zrobił jako pierwszą wyprawę, miał w Karkonosze. I później wysłał to zdjęcie na pierwszy konkurs i dostał pierwszą nagrodę. I od tego się liczy jego staż pracy artystycznej. Oddany był fotografii całkowicie. Poświęcił dom, wszystkie swoje zamiary uboczne były odsunięte dla fotografii. Robił zdjęcia bardzo, bardzo stanowczo, bardzo dokładnie, z milimetrową, sekundową dokładnością. Ja się uczyłam wówczas jeszcze fotografii, jak żeśmy się poznali. No i naturalnie fotografia dla mnie się zrobiła jakaś przerażająco trudna, nieosiągalna, bo jego fotografia, jego wykonawstwo, to było robione ręczną. Ta odbitka nie, ale jako oryginał było naturalnie robione czarno-biało, ręcznie, co do milimetrowo, co do wszystko sekundowe i to wszystko zapisywał, jak on tu doświadczał, tam do tego to robił. Bo wtedy jeszcze nie było aparatów tych cyfrowych, tych wszystkich możliwości zmian zdjęcia. To wszystko robił ręcznie, z rozmyślem, z decydującą właśnie myślą, że tak ma być. I takie one były. I dlatego go nazywano klasyką. Jego zdjęcia są na całym świecie. Są w Japonii, na wszystkich kontynentach. W Ameryce, w Kanadzie, w Australii, w Afryce. Nie, w Australii jest tam, no, ale o to chodzi, że w państwach, które znajdują się na tych. Było też nie tylko w Japonii, też w sąsiednich państwach. Także jego zdjęcie widzieli na... Jest teraz jego pozostałość wieczna, to ta, że jest w encyklopedii wykonaną przez szwajcarską, zapomniałam jak się ta firma, to jest encyklopedia fotografików z całego świata i Jurek tam ma, zaproponowali mu całą stronę i ma swoją własną stronę autorską właśnie w tej, czyli jest znaną osobą. Może nie był taki z rozgłosem, jak może w Jeleni Górze jakoś tak, no niemniej środowisko bardzo liczne w Jeleni Górze, naprawdę jestem zachwycona tym, że tak mocno tutaj fotografia jest postawiona i z takim uznaniem, szacunkiem, z miejscem, że to jest
to jest dziedzina sztuki godna uwagi, godna szacunku. I uważam, że właśnie Jurek, należąc również do tej grupy fotografujących, również właśnie dlatego też się zasłużył, bo swoją ciężką pracą, 60 lat poświęconą wyłącznie fotografii, zasłużył na szacunek i jestem niezmiernie szczęśliwa. Nie wiem jak podziękować, prosiłam, żeby przyjęli moje podziękowanie za obecność, za przyjście, za wyraz szacunku do Jurka. Wszystkich gości, którzy tutaj przyszli z każdego środowiska, osoby, które znają fotografię, którą fotografują, którzy rozumieją fotografię. I bardzo, bardzo jeszcze raz, nawet tą drogą, jeszcze raz dziękuję wszystkim obecnym, dziękuję za uznanie dla Jurka.